To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks i mamy oczywiście pieniążka z poprzedniego filmu. I na Case Hugu się znajdujemy, jak chcesz 25% więcej odebrać od wpłaty do nagrody bonusowej. Jeśli oczywiście masz kończone 18 lat, to logujesz się z niego, zobaczymy, że tutaj magiczny plusik. W prawym górnym rogu wpisujesz oczywiście kodzik Kroksi przez Wex i możesz sobie oczywiście ten bonus odebrać. Jak używasz kodu Kroksi i zostawisz łapy w górę pod filmami, no to możesz liczyć, stary, że zrobię wam, wylosuję skina jakiegoś za 200, jakiego będziecie chcieć, to jakiego skina będzie chciała osoba, która wygra, to takiego dla niej wypłacę i będziecie mogli sobie oczywiście pod jakimś filmem z naszej oczywiście serii z Case Huga, będziecie mogli tego skina za 200 wygrać. No wystarczy, że zostawicie łapę w górę i oczywiście używać kodu Kroksi na Case Hug. Jak chcesz wygrać skina z filmu, każde 15 podobień to dodatkowo 5 zł do wygrania. Jak chcesz wygrać z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, udostępnij oczywiście film, dołącz na Discorda i kodu Kroksi na Case Hugu użyj. A my lecimy ze skrzyneczkami albo może z battlami. Przejdźmy sobie na Case Battle dzisiaj i stwórzmy sobie jakąś fajną battle. No ostatnio trochę mnie poniosło z tymi battlami, ale no ta pierwsza bitwa wtedy no tak się no niekoniecznie dobrze dla nas zakończyła, więc zróbmy sobie coś takiego, może dorzućmy jeszcze tą skrzyneczkę i coś takiego i mamy bitwę za 311 dolców na dwie osoby. No i zobaczmy, czy uda nam się oczywiście tą bitwę wygrać. Simuś tutaj do mnie dołączył. No dobra, zobaczmy, jak tutaj Simek się zaprezentuje w tej bitwie ze mną. No na Case Hugu to my się jeszcze nie pizgaliśmy, więc zobaczmy, jak to, jak nam pójdzie. No póki co, no tutaj no nie ma co się rozdrabiać. No poszło nam bardzo słabo w tej przestrzeni. No ale tutaj, mimo że trafiliśmy kosę, no to ta AWP-a, bestia Simka, troszkę niestety droższa. Przypominam, że grając na Case Hugu możesz sobie zdobywać level, a za odblokowywanie leveli możesz sobie odbierać nagrody, więc jak chcesz, to sobie oczywiście to obczaj. Zobaczmy, no tutaj bardzo wyrównanie, 40 dolców przewagi, just fine, ostatnia skrzynia, no i pięknie, no i to mamy. Czy wyszliśmy chociaż na plus? No coś tam delikatnie na plus wyszliśmy, 300 dolców chyba jakoś wydaliśmy, więc okej, jest spoko. Stwórzmy sobie jeszcze jedną bitwę i weźmy może teraz skrzynkę, no kurczę, te dwie skrzynki, to są skrzynki, którym chciałbym dać jeszcze drugą szansę w tym filmie, więc zróbmy sobie coś takiego i Crystal Knives dorzućmy. 411 dolców, taka bitwa, no bardzo sympatyczna bitwa i Simek instant do mnie dołączył, co tu się dzieje, Simek to chyba chce znowu pieniądze ze mną przegrać, no ale zobaczmy. Pierwszy otwarcie, Kingdom, skrzynia leci, no. Nie tak miało wyjść, ok? Nie tak miało to wyglądać. Nie po to dorzuciłem te skrzynki, żeby teraz Simek dropił kosę za 183 dolary. No, skrzynia Bricks. W niej tak naprawdę nadzieja, że tutaj nam coś jeszcze odda. Takiego, co mogłoby nam delikatnie podbić wartość naszego ekwipunku, no ale póki co, no ciężko, ciężko. MK Print Stream, ok, to jest 105 dolarów. No i zobaczmy, tutaj od Crystal Knives'ów będzie wszystko zależne, no. No, po prostu nie. 1000 dolarów. No okej, Simek się odbił, tak? Ale wygrał bitwę. Nie wygrał wojny. Zróbmy teraz coś głupiego. Bo nie, dobra, ufam jeszcze raz. Wrzucam po jednej tej skrzynce Kingdom i Bricks. Do tego dorzucam Dream Knives'y, dorzucam Tiger Knives'y i dorzucam skrzynię In Love. Bitwa za 564 dolce. Simek, jak teraz mnie ograsz, to przysięgam, że przy najbliższym naszym spotkaniu pożałujesz tego. Zobaczmy, Kingdom, Bricks, Dream Knives, Tiger Knives i Strzynia In Love na koniec, zobaczmy. No to jest bitwa, która naprawdę, no definitywnie może zmienić tutaj mój budżet na dzisiejszy film, bo albo wygram dużo, albo stracę wszystko. Zobaczmy, Dream Knives, jeszcze jest szansa, żeby trafić coś dobrego. Okej, 178 dolców. MK Golden Coin. Zobaczmy to otwarcie. No jest Golden Coin. Niestety gorszy stan, no ale teraz najważniejsza skrzynia. Skrzynia In Love. I to jest bardzo dobre otwarcie. I 1000 dolców. Okej. Zeszło ciśnienie. Ale mamy w sumie teraz. O ty, patrz, co tu się stało. Puść tu zrobił bitwę za 1000. To ładnie. Ej, ale najgorsze jest to, że overall
Mamy tyle, co mieliśmy na początku filmu, co mi się bardzo nie podoba. Dlatego skrzynia Crystal Knives, skrzynia Gloves, na koniec skrzynia Golden Dragon. $800 bitwa. Jak Simek do tego dołączy, to naprawdę ma chyba big cojones. Coś mi się tak wydaje, no bo taka bitwa, no, nie jest to mały pieniądz, tak? Nie jest to miękka gra, nie ma tu miękkiej gry. No ale zobaczmy. Zobaczmy, no Simek tutaj chyba tutaj nie dołączy do nas. No to sobie zakręcimy chyba z botem. Chyba nie ma pieniędzy, coś mi się wydaje. 42%. Bot zip. Zobaczmy, to mógł być Simek, tak? No ale Simek pewnie stwierdził, albo stwierdził tak, no mamy dwie te opcje. Simek albo stwierdził, no nie, no tak się nie bawię. Czyli speniał. Opcja numer jeden, speniał. Opcja numer dwa, stracił ze mną wszystkie pieniądze. To są dwie jakby możliwości. Ej, ten rękawiczny $60 tylko kosztuje, no ale zobaczmy najdroższy. Ja nie mogę. Okej. No dobra, wygraliśmy, tak? Ale co to za zwycięstwo, stary? Co to za zwycięstwo? $1200. Ej, no nie, no tak, tak to się nie może, stary, skończyć. No. Tutaj trzeba wyjść na plus. Dobra, Dream Knives'y. Dorzucamy jedną taką szczynię. Dorzucamy za 200. I dobra, YOLO, stary, tutaj co się dzieje? Tutaj co się dzieje, stary, w tym momencie? To jest naprawdę... No zostaw łapę w górę. Zostaw łapę w górę, bo jak nie zostawisz, to w następnym filmie nie będzie takich bitew. Rzucamy, nie wiem, bot alfa. Ufam temu najniższemu procentowi win ratio, tak? Zobacz, trzy skrzynki, tylko trzy skrzynki, proszę, ja nic więcej nie oczekuję, prócz wygrania tej bitwy. Golden, znaczy nie Golden Coin, przepraszam, tylko Fire. Te ręki tak podobnie wyglądają. Zobaczmy, no nie, GG. Chyba przegrali się, no, ale poczekaj, to jest skrzynia za $500, to jest za $500, skrzynia mamy tu, to musi być nasze, no stary, ja tutaj nie widzę innej opcji, $1500, dzień dobry, bang bang, ej, te walsy tak nas uratowały, tak nas te walsy uratowały, ale tutaj do kiermany wpadło, wpadł pieniążek do kiermany, dobra, Dream Knives, otwórzmy sobie 5 razy taką skrzynkę, zobaczmy, ej, to trochę za dużo tutaj, no, $500 prawie, że poszło. No i no tak średnio się to opłaciło. Ale okej, spróbujmy jeszcze raz. Teraz będzie znowu, że stracę wszystko to, co zarobiłem. Ale okej, Ursus Doppler $700. Okej, sympatycznie. No, jesteśmy na zero, zobaczmy dalej. No tutaj przeciętnie, mocno nawet przeciętnie. Kolejna próba. Tutaj również bardzo przeciętnie. No to teraz musi chyba coś polecieć. To jest Falchion, $500. No spróbujmy jeszcze raz. Fuel Injector. Ej, no nie, no, no teraz chyba... Dobra, ostatnie otwarcie. Jak teraz nic nie poleci... No jest niby Falcon, ale to jest... No nie. Dobra. Mogło być tak pięknie, tak? Mogłem być na plus. Mogłem być na plus, ale jak zwykle... Dobra. Róbmy coś takiego. Jak tutaj zostanę pokonany... To... Kończę karierę skrzynkusa, stary. Kariery z czym kurza, jak to przegram. Trzy boty. Bot beta. Wrzucamy. I wrzucamy bota chipa. Proszę. Jest skrzynki za 2000 zł. Proszę. Aha, hydroponika tyle kosztuje. No tak. Nieważne, czy baty sklep, czy nie. Dobra, GG, nie wygram tutaj. GG WP. Jak zwykle, stary. Dlaczego? Aha, no zajebiście. Nie wiem, dlaczego? Dlaczego Kroko nie może wygrać? Aha, no to nie, jeszcze z Dragon Maska, no, nie, dobra. Jeszcze 4-2-0 dostałem, stary, tak na zachętę. No nie. Ej, to jest... Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się jutro. Albo nie wiem, czy widzimy się jutro, bo może zakończę sobie karierę. Nie wiem, zróbmy ankietę jakąś w komentarzu. Kończyć karierę z Szynku zacznie. Dzięki za oglądanie, siema.